Cześć, z tej strony Vanquish i witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta Technicznego ATS Wyzwanie. Drugiego, zarazem po sobie, po ostatnim odcinku, zatytułowanym Szyny. Stwierdziłem jednak, że ATS Wyzwanie to seria, w którą powinienem jak najszybciej skończyć i dla swojego, i dla Waszego dobra. Ale żeby nie było tak, że zrobię to po macoszemu, zapowiadam, że dzisiejszy odcinek przyniesie masę ciekawych rozwiązań związanych z pszczółkami, ale nie tylko. Tak więc, żeby rozpocząć całą naszą przygodę dzisiejszą, do której przygotowywałem się bodajże całe przedpołudnie, będę potrzebował następującą maszynkę z Factorization. Craft Stamper. Pewnie wielu z Was nie wie, o co chodzi. Ja przyznam się szczerze, na początku również nie wiedziałem, ale w bardzo prosty sposób będziemy w stanie przyspieszyć sobie pewną rzecz, czy tak naprawdę ją zautomatyzować. Stawmy sobie ten Craft Packet Stamper w jakimś tutaj miejscu. On będzie nam potrzebny raptem kilka razy. Nie ma co się przejmować nad jego lokalizacją. Następna rzecz to wykonanie craft pakietu. Taką oto on ma recepturkę. Potrzebujemy tylko jedną sztukę, a więc wiadomo, 9 sztuk diamentów na diamond block i zamówmy sobie w naszym układzie od razu 4 sztuki TNT. Po co? Za chwilę się przekonacie. My to wrzucimy. Też od razu zapewniam, odcinek będzie z tych dłuższych, ale niepotrzebne kwestie będę starał się wycinać na bieżąco, żebyście mieli maksimum przyjemności z tego odcinka. Tak więc diamentowy blok już mamy stworzony. Włóżmy go sobie w to miejsce. Potrzebujemy jeszcze TNT. No TNT niestety kraftuje się jak krew z nosa, ale poczekajmy. No i tak naprawdę nasze TNT się wykraftowało. Dostajemy craft pakiet, z którym zmierzamy bezpośrednio do craft stampera. Wrzucamy go, otrzymujemy wybuch i uzyskujemy 18 diamond shardów. Na co nam te diamond shardy? Otóż niezbędna będzie mi sztabka dark ironu. Tak, dark ironu. Ale żeby ją wykonać, potrzebuję jeszcze rad igniter. Proszę bardzo, Wrath Igniter, Diamond Shard, no i Nether Brick. Nether Bricka nie jesteśmy w stanie stworzyć, bo takiego nie mamy. Nether Raka. Ale UU Mater. Materia nas już niejednokrotnie ochroniła przed blamażem. No dalej, skraftowaliśmy sobie 16 sztuk więcej. Uwierzcie mi, na chwilę obecną nie potrzeba. No i rzucamy to do przetopienia. Jedna sztabka. Czyli tak, Diamond Shardzik, tutaj, neterowa sztabka, jedna, wystarczy. No i okej, mam naszą zapalarkę, którą będę w stanie wykonać Dark Iron Ingoty. Ale jak je wykonać? Otóż potrzebować będę Iron Bloki, ale do mojego przyszłego zadania wezmę sobie już odliczoną ilość sztuk. I teraz patrzcie, ile ja ich będę potrzebował. Już patrzymy, sobie jeszcze szybko przeliczę, żeby powyjmować odpowiednią ilość staków. Czyli tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem staków. No, wrzućmy je w takim razie do kompresora. Niech one się nam skraftują. Widzimy się za chwilę. Ok, 7 staków starczyło na wykonanie 49 iron bloków. Ja potrzebuję ich 54, czyli jeszcze 5 iron bloków. A 5 iron bloków pomnożone razy 9 sztuk to 45 irona. Tyk, 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 tyk. Jeszcze trochę odłóżmy. 45. Tutaj w kompresorze mam jeszcze 7 sztuk z poprzedniego kraftowania, ale żeby mieć pewność,
że wykonamy tyle, ile potrzebujemy, wsadźmy te nasze 45 sztuk. No i żeby nie trzymać was w niepewności na samym początku odcinka, powiem, co będziemy robić. Otóż mój plan na dzisiejszy odcinek to wykonanie automatyzacji apiarii pod kultywejty princesy i automatyzacja ich przerabiania na miód produktów, ich wytwórstwa na miód oraz ich samych na płynne DNA, żeby później nie mieć problemów podczas mutacji pewnych odmian pszczelich. I tak, 54 iron bloki. Co teraz jestem zobligowany do wykonania? Otóż potrzebuję te bloki ustawić obok siebie. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Zmieszczę się ze spokojem. I według zapewnień testowane, ale według zapewnień wiki dotyczącej FTB, jeden blok podpalony za pomocą Radignitera rozsieje swój płomień po wszystkich sąsiadujących ze sobą. W takim razie sprawdźmy. Zapaliło się. No i zobaczmy, czy uda nam się to przetworzyć na Dark Iron bloki. Czy wszystkie 54 sztuki? Jak widzicie, płomień, partikle rozprzestrzenia się na spokojnie. Wszystkie bloki nam się podpalą. Widzicie? Dobra, ja teraz zrobię przerwę, skopię je wszystkie i widzimy się za chwilę. Ok, ostatnia linia do skopania naszych bloków. Powinno ich być 54, chyba że nas Minecraft oszukał. Ale nie powinno być takiej sytuacji. Ile mamy? 54 sztuki. Ok. Włączmy naszą niebezpieczną zapalarę. Przetwórzmy nasze Dark Iron, Block of Iron, Block of Dark Iron na Dark Iron ingoty. Wszystkie przetwórzmy. Ile ich mamy? 216, czyli tyle, ile ich potrzebowałem. Do czego potrzebowałem ich tylu? Otóż do automatyzacji uli pod względem automatycznego wrzucania frame'ów. Tak, nie wierzcie tutaj w tym momencie Wikipedii FeedTheBeast'a, która to mówi, że wrzucanie frame'ów jesteśmy w stanie zautomatyzować tylko przy użyciu Alviary. Otóż testowałem, routery starczają. Trzeba ich wykraftować tyle, ale dadzą radę. Uwierzcie mi, testowałem. Stwórzmy je w takim razie. Routery. Receptura dosyć skomplikowana, ale nie na tyle, żebyśmy się poddali. Będziemy potrzebować w takim razie. Ja tam liczyłem 12 uli obsługiwanych. Każdy z nich przez 3 routery daje nam 36 routerów do wykonania, czyli 36 Ender Pearl, 36 Eye of Ender. Sprawdźmy. Czy tyle rzeczy mamy? 16, 32 plus 4 i OK. Resztę. Jak to się nazywało? Blaze Powder. Oh fuck. OK, tak nie chciałem tego zrobić. Wykorzystałem wszystkie enderperły. Chyba. Nie jestem pewien. Nie, 51 sztuk wystarczy. Okej, okay, no i jajuszka naszych kurczaków. Ich za dużo nie mamy, ale od czego jest fabryka EMC? Jeden emerald starczy nam na stworzenie makabrycznej ilości jaj. No może nawet nie trzeba będzie wykorzystać emeraldu. Czyli tak, też po 16. Tu i 4 jajuszka. Odkładamy, tworzymy nasze routerki. Receptura taka. Ender perła, jajuszko, Eye of Ender. 19, 35. No i chyba ostatni. Tak jest, 36
routerów. No i przenosimy się do naszego świata pszczelego, w którym to już poczyniłem pewne kroki do automatyzacji naszych uli. Otóż to. Przede wszystkim podstawą automatyzacji będzie wykorzystanie Buildcrafta, no i Applied Energy Sticks. Jednakże zwiększymy ilość uli o 2 sztuki na każdą stronę. Dzięki temu będziemy w stanie wykorzystać na maksa potencjał. Owszem, na chwilę obecną kultivatory nie działają podczas deszczu oraz w nocy, ale dzięki procesowi mutacji, który tam za kilka odcinków rozpoczniemy, będziemy w stanie zrobić naprawdę mega farmę miodu i DNA. A miód jeszcze jest nam potrzebny do zadania. Ok, jak ta sprawa ma się prezentować? Zróbmy sobie podstawy pod wykonanie naszej farmy, najpierw farmy uli. Ja tu skoczę szybko po kobla, najlepszy znacznik. W tym momencie wyłączymy może nasze pszczółki. Nie są one w tym momencie potrzebne, a trochę będą przeszkadzać. Otóż to niszczymy pod każdym takim blokiem i stawiamy oczywiście wzornik przyszłego ula. W takim razie pominę to i widzimy się za chwilę. Fachowo mówiąc, ule zostały zawzorcowane. Teraz zajmiemy się podłączeniem naszych routerów. Czyli zeskakujemy na dół, tutaj na nasze zejście technologiczne, którego nie potrafię nagle wykorzystać. O, zszedł. No i okej, gdzie są te nasze dziury? Dziury są tu. Okej. Dla bezpieczeństwa zróbmy sobie małe mosteczki, technologiczne mosteczki. I sprawdźmy, gdzie są tutaj owe ule. Wstawiamy router. Nie pomyślałem, że nie stawię kolejnego. Oh, fuck. Nie, wpierdzielona mysz. No to jeden router trzeba będzie wykonać nadmiarowo. Ok, ja w takim razie podłączę co i jak i za chwilę zajmiemy się ich konfiguracją. W międzyczasie po podłączeniu naszych routerów potrzebujemy jeszcze wykonać podłączenie do Applied Energy Sticks. Jak je wykonać? Banalnie proste. Potrzebujemy eksport basów. Ilu? No tych 36 sztuk. Ale niestety nie basiców. Basic export basy to za mało. Mamy ich tu trochę. Basic export. Export. Wszystkie prekonfigurowane. Ale nie mamy na to recepturki. Niedobrze, niedobrze. Nie wiem, na co mamy tak naprawdę recepturki. I piston. Ok. Weźmy, zresetujmy. No właśnie, tu testy były. Pozbierajmy w takim razie te prekonfigurowane eksportery. Off. Co one tu mają? Proven, ok. Zabieramy. Mamy nasze sprzęta. Jeszcze tutaj. Ile ich jest? Tu, ok. Co one mają? Ten nie ma nic, ten. Ten nie ma nic. Ok. Mamy 10 sztuk export basów. Nie jest źle. Potrzebujemy jeszcze 26. Czyli pistony sobie skraftujemy 26 sztuk. A jak? To się szybko skraftuje. 26 sztuk. Ale czy mamy wyuczone interfejsy? Nie mamy. Nie mamy wyuczonych interfejsów. No cóż, co one potrzebują? Szkło, iron. To wszystko mamy. Conversion matrix. Tu pewnie wszystko mamy.
Mamy fluxów i procesorów. Procesory. Ich będę potrzebował dokładnie 72 sztuki. Niech się to wszystko nam ze spokojem pokraftuje, bo znajdujemy się gdzieś w połowie odcinka. Ok, w międzyczasie, kiedy kraftuje nam się kiedy kraftują nam się procesory, postawiłem wzorcowo ule, które tutaj będą się znajdowały. No i co to da? Dzięki temu jesteśmy w stanie skonfigurować routery. Otóż teraz w jaki sposób? Pierwszy router od spodu naszego ula. Na jego przykładzie zaprezentuję Wam układ, czy jego schemat. Ustawiamy na insert, czyli wkładanie surowców do naszego ula. Into topsides. Niestety nie. Into southside. Niestety nie. North. Również east. West. Nic z tych rzeczy. W routerach działa wkładanie do danego slota. No i testując, odkryłem numery slotów odpowiedzialne za framey. I te sloty to. Pierwszy z nich to jest slot 9. Teraz bym się zabił jeszcze. Super, super Vanquish. Zejdź po tej drabinie, tak, ładnie. Drugi slot to analogicznie 10. I ostatni to 11. Teraz będę musiał wykonać to dla każdego z tych wszystkich 36 routerów. Ale pamiętajcie, apiary, insert w routerze i numery slotów 9, 10 i 11. Tak to w każdym bądź razie wygląda na paczce ATS wyzwanie. Wiecie co? Ja mogę przyznać się chyba do pewnego błędu. Nie wiem, jakie on będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale ja ten układ z routerami testowałem w poziomie, nie w pionie. I teraz jestem w kropce, czy routery działają w pionie. Jeśli nie, będę musiał na szybko przemyśleć układ raz jeszcze. No to będzie w topa na odcinku, coś tak mi się wydaje. To się kraftuje. Tak, to się stakowało. 36 sztuk, nie? Z tego co pamiętam. O oh my god, ale mi jest teraz gorąco, wiecie co? Serio, jak to się okaże, że spartoliłem. 36 sztuk, ok. No tam potrzebowałem interfejsy, nie? Tak, to były interfejsy. Czego mi zabrakło? Szkła. Fuck. Zabrakło zakichanego szkła. A ja nie mam piasku i tak dalej, i tak dalej. Wait, ale interfejs? A co potrzebował jeszcze do export busa? Serio, głupieje, głupieje. Wybiło mnie trochę to z rytmu. Powiem też z takiego rezonu. Basic. A, iron piston cable. Yeah. Wiecie co, może przetestujmy to dla mniejszej ilości, chociażby dla jednego apriori, czy to na pewno działa. Export bus. Zróbmy jego 17 sztuk, bo tyle jesteśmy w stanie wykonać. Dołóżmy do niego basic procesory. 17. Podłączmy ten pierwszy ul. No i zobaczymy, czy to działa. Czy to działa? Czy to jest w topa? Wiecie co? Ja tą drabinkę jednak rozwalę, bo mi ta drabinka przeszkadza. No i okej. Okay. Połóżmy. Tu, tu i tu. Ja położyłem. Eksport precyzyjny, ale nie mam kabla jeszcze. Fuck. Żeby to podłączyć. Nie mam kabla. Wywalmy te rzeczy, weźmy cable,
to podłączmy. Czemu jeden facet się stakami bierze? Nie dość, że błąd mogłem popełnić, to jeszcze teraz nie ogarniam. Ale czy w poziomie, w pionie też to powinno działać? One w routery wykrywają najbliższą maszynę i do niej się dostosowują. Tu, tu i tu. Dobra, te eksport bazy są do siebie podpięte. Teraz, żeby to przetestować na te rameczki, weźmiemy sobie zwykłe, nieimpregnowane sticzki. Weźmy tam tego, zróbmy trochę więcej. Akurat 4. Weźmy sobie stringi 3. Zróbmy te frame'y. I okej. Okay. One są. Sprawdzę, czy jeszcze jakieś mam w układzie. Nie, mam tylko te frame'y. Ustawimy sobie w tych routerach. Znaczy, nie w routerach, tylko... Zapominam. Nowe przejście i... Teraz, żeby to wszystko działało. I owszem, zaznaczam, że to działało w wersji horyzontalnej. Ustawiamy w każdym Precision Export Busie, że ma wysyłać tutaj do każdego routera, z tych routerów oczywiście, które są ustawione na te porty 11, 10 oraz 9 frame, których w tym momencie w układzie nie ma. Do ULA również one nie wpłynęły. Wrzućmy w takim razie te frame'y teraz do układu i zobaczymy, czy rzeczywiście wpadną nam tam, gdzie byśmy chcieli. Czy routery zrozumieją, że maszyny mają nad sobą, a nie obok siebie. I uwaga! Tadam! Routery działają również w pionie, czyli blamażu nie ma. Powiem wam szczerze, że dosyć się zdenerwowałem, ale jak widzicie, untraited frame wpadło tam, gdzie myśmy tego oczekiwali. Otóż to. W międzyczasie jeszcze, o czym musicie pamiętać wy, w szczególności jeżeli zajmujecie się tym mechanizmem, to powinniście ustawić pojedyncze przedmioty, ale żeby również układ był w stanie sobie dokraftować, jeżeli tego w układzie nie znajdzie. W takim razie podepnę pozostałe routery do układu i widzimy się za chwilę w dalszej części odcinka. No i import bus jeszcze dołożony do naszej skrzynki, która będzie zbierała miód oraz co ona będzie jeszcze również po miodzie? Pszczółki. Pszczółki zasysa, miód zachowałem. Układ ten teraz tylko jeszcze uzupełnię o rury buildcraftowe i zajmiemy się automatyzacją tworzenia DNA. Precision Export Busy wszędzie skonfigurowane. Jeszcze później autocrafting trzeba zrobić na te ramki i będą bezpośrednio wpadały tam, gdzie ich miejsce za pomocą routerów, recepturki czy systemu sposobu automatycznego craftingu, którego tak naprawdę ja osobiście nie znałem, ale postanowiłem się z wami podzielić. No to mówię, auto buildcraftowe te rureczki i widzimy się za chwileczkę. No i okej, nasz układ automatycznego przetwarzania pszczół w obrębie swoich uli po jednej stronie jest już gotowy. Gotowy na przyjęcie pszczół, w tym wypadku królowych kultivatów. Tyle ile mam, tyle na razie włożę. Czyli tutaj 7 ich mamy, 7 pszczół na 12 możliwości, na spokojnie to wystarczy. No i tu przepływ, wszystko, routery, autocrafting. Na pewno zyskamy na tym sporo, sporo miodu i sporo pszczół, ale clue naszego odcinka to automatyczne przetwarzanie ich na DNA. Co w tym wypadku należy zrobić? Będę potrzebował dwie maszyny Extra Bis. Jedna z nich, albo Extra Bis, nie chcę teraz wprowadzać błąd, czy to jest zwykłe forestry, czy Extra Bisa. Zobaczymy forestry. Już patrzymy. Tu nie widzę. Nie widzę.
Czyli w takim razie będzie to Extra Bis. Pierwsze co? Genepul. Ja go mam, tylko nie wiem czy zamo... Nie, jest. Genepul. On rozkłada pszczoły na DNA. Czyli skoro to był przeznaczony tank pod DNA, ten podmiot, to Genepula stawiamy w tym miejscu. Tu natomiast będę potrzebował analyzer. Analyzer, który chyba crafting nie jest trudny. Analyzer. Sturdy casing, bializer, czyli carpenter. No okej. Musimy wrócić do świata maszyn. Wiadro do ręki, sturdy maszyna. Jak to się wszystko kraftowało? Wiem, że w carpenterze woda. Czyli na pewno bucket. Jeszcze raz. Analyzer. Brąz, brąz, brąz. Sturdy casing. To nie jest to nie jest carpenter, czyli brąz. 4 sztuki na budkę. Sturdy casing. To nie jest już sturdy machine. Albo jeszcze nie jest. Analyzer. Bializer. I bializer potrzebuje wodę. Glass pane, cyna, diament i redstone. Redstone. 2 sztuki. Tin. Fuck. 4 sztuki. Glass pane. 2 sztuki. Diamond. 1 sztuka. Chodźmy teraz tutaj na dół. Tajemniczej maszynowni. Co my tu mamy? Tu jest chyba Cryozod Oil. Tak jest. Musimy niestety zniszczyć ten carpenter. Postawić go raz jeszcze. Jest pusty. Teraz 2 wiaderka wody. Jedno. Drugie. Czemu mam pływające źródełko? What the fuck? Miałem nieskończone. Nieskończonym się już nie stało. Ok. Diament. Glass pane. 2 redstone'a. Cyna po bokach. Niech się nam ten zwykły bializer stworzy. Jak poczekamy, tego craftingu już tutaj nie będę przerywał. To się szybko skraftuje. Najważniejsza część zadania i najbardziej czasochłonna już za mną, czyli magiczne routery. Niech się to potworzy, niech się to potworzy. A jak? Bializer. Gotowy, teraz szybki crafting. Co będzie nam jeszcze potrzebne? Energy conduity. Ile ich mam? 60 sztuk, to ze spokojem. Oraz kable, to już tam mam dostępne. Fluid ducty. Też mamy ich sporo. Wszystko będzie już dostępne z tamtego miejsca. Czyli jeszcze. Tu, 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 tu. To było tu i chyba tu. Mamy. Analyzer. Skoczmy do świata pszczelego. Odwracamy się w tą stronę. Kładziemy nasz analyzer tutaj. I pierwsze co? Fluid ducty. Fluidakty. Weźmy sobie ich. Czy ja mam te fasady? Mam ich trochę sporo. Lewerów też wiem, że ostatnio sobie tworzyłem. Wystarczy mi tylko 2. Coś więcej. Na pewno kabelki, które mam. No i teraz export bus. Export bus. W tym momencie 2 basiki. Czyli tak, czego my nie mamy? No oczywiście standardowo interfejsów. Szkła nie ma. Ulala. Glas. Weźmy 6. 12 sztuk. Niech się nam skraftuje. No my podłączmy na razie ciecze. Ciecze. W takim wypadku fluid conduit. Nawet się zrymowało. Podczepiamy tutaj. Ustawiamy mu wypompowywanie. Estetyka. Conduit facade.
lewer na górę. No i nasz skrupulatnie zbierany miód przepompowujemy do analyzera. Tyle w tym temacie. Teraz mamy Genepoola. No Genepool w drugą stronę będzie z Genepoola wrzucał tutaj. Zastawiamy. Chlas, chlas. Kładziemy lewerę, która usilnie chce być. O. No i okej. Teraz ile tego miodu nam to zabrało? No sporo, sporo. Ciekawe, czy to będzie na tyle wydajne. Teraz energia. Nie wiem, gdzie jest ten mój ten analyzer. Środek tanka i dwa od spodu. Tak jest. Tak jest. Energy conduit. Nie sięgnę. Energy. Pach. 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 On nie potrzebuje energii? Serio, nie potrzebuje energii. Teraz do mnie to dotarło. Tym lepiej dla mnie. Oczywiście konduity jakieś potraciłem. Muszę sobie magnes w końcu do mojej zbroi dołożyć. Tak jest. Co teraz? Glas, szkło. Ile go mamy? 12 sztuk. Tyle ile chciałem. Raz, dwa, trzy. Ok. Wszystko ładnie, pięknie. Export basic. Export basic, export bus. Tego pistona? Chyba tak. Pistony, pistony, pistony. Dwie sztuki. Export. To jest wysyłanie, tak. I jeden import to pewnie sticky, nie? Sticky piston. Coś mi się tak wydaje. Import bus, a jakże. Okej, żeby tutaj czegoś nie poszanić. Czyli Genepool teraz. Genepool. Jest też środek, jeden oddalony, czyli jest tutaj Genepool. No on niestety energii od nas będzie wymagał i to dosyć sporo. Ale na to jesteśmy przygotowani. Tak jest, podłączył się. Nie zbiera energii, bo go tutaj wyłączyłem. Włączmy go w takim razie, niech zbierze energię. Nie wiem, czy on jakieś straty tam ma, coś o tym pisano. Nie jestem w zupełności pewien, czy to tak działa. No i oczywiście teraz wysyłanie naszych pszczół do nich. Pszczół. Zrealizujemy je od tyłu. Będę potrzebował eksportera. Eksportera podłączamy tutaj. EMI cable. No i okej, on jest podłączony. Nic tam nie powinien teraz nam wysyłać. I tak się też dzieje. Natomiast tutaj. Również odsyłamy od spodu. Wysyłamy tam eksportera. Od dołu. Importera. Podłączamy to przewodami do układu. I teoretycznie mamy wszystko gotowe. Bezboleśnie udało się wykonać automatyzację. Teraz tylko chciałbym jeszcze sprawdzić, czy ona tak naprawdę działa. Miodu tutaj mamy. Jest gitara. Co więcej, teraz czy nasza skrzynia tutaj układu całego pszczelego będzie miała jakieś pszczoły sobie? Otóż nie, bo wszystko trafia do głównego układziku. Czyli wszelkie drony znajdują się w takim razie u mnie tutaj. No jest ich sporo, bo aż 2300. Te natomiast drony, jeszcze sprawdzimy dokładnie, to są po analizie. Ale żeby mieć pewność, weźmy sobie poręczny Bializer. Mam miód, ma. I teraz Unknown Genome, jeżeli weźmiemy, dostajemy Cultivate Drone. Tak, to jest ten. Natomiast ten jest niezbadany. Odkładamy Bializer i rozmieszczamy pszczoły. Kobel tutaj się znalazł. Fucking shit. Co on tutaj robi? Co on tutaj robi? Teraz tak, tu jest eksport. Do analyzera wchodzą z Unknown Genomem. Czy wchodzą? Zaraz się przekonamy. Wchodzą i się powoli analizują, zużywając
ileś tam miodu. Sprawdzimy, ile go zużyją na jedną analizę. No, trochę ta analiza trwa, nie powiem, ale dzięki temu będziemy uzyskiwać więcej DNA. A więcej DNA jak najbardziej jest nam potrzebne. Sprawdzimy, ile nam tego miodu zeżre. No niewiele. No i mamy tutaj zedytowaną pszczółkę, która to powinna w tym momencie trafiać do Genepula. To jest ta. I dzięki niej będziemy zyskiwać więcej DNA. Układ powoli nam się zapętli i uzyskamy pożądany efekt, czyli posiadanie na plusie DNA do późniejszych mutacji, które będą w kolejnych odcinkach. Czy DNA nam się zbiera? Liquid DNA, owszem, piekielny wzorek, szaleństwo na trybunach, ale uzyskaliśmy w ten sposób DNA. Teraz jeszcze, żeby nie być gołosłownym, żeby pokazać wam, że wszystkie nasze routery działają poprawnie, czyli wrzucą nam tutaj frame'y, pójdziemy i stworzymy na te frame'y receptury. Receptury do autocraftingu. Niezbędne mi będą dwie. Na stringi, czyli nici, z U-matter oczywiście, no i na stworzenie frame'a, czyli nic trudnego. U-matter mamy na plusie, stringów też sporo z tego wytworzymy, więc sprawdzamy recepturę na stringi. Bawełna nam odpada, ale industrial crafting z U-matter oczywiście na plus. Robimy sobie tą recepturę. No i oczywiście frame. Zwykły frame. On zwiększa o 10%, efektywność całego ula. Czyli w ten sposób uzyskamy więcej miodu. Czyli więcej miodu, znów miód na plus. Wszystko, aby efektywność nam zwiększać. Gdzie sobie to wsadzimy? Tu jest piąta strona. Ja coś mam na dziewiątej, chyba nie, mam na dziewiątej. Powiedzmy, że piąta to będą, dziewiąta to będą takie receptury śmieciowe, czyli w ogóle. Tak, wiem, motam się stringi, wsadzimy tutaj. Nie. Stringi wsadzimy tutaj. Natomiast frame'y wsadzimy sobie tutaj. No i nasz układ w końcu poznał, jak wytwarza się frame'y. Plus do tego stringi. Styki mam z farmy drzew dżunglowych, czyli też ich nie zabraknie. I sprawdzamy, czy rzeczywiście nam te frame'y wskakują. Proszę, na spokojnie. Wchodzą do naszych uli. Tu już jest pełno, tu już jest pełno. Tu jest pełno, tu może być niepełno i już jest pełno. Tu powoli. Tu jeszcze nie weszło. Tu się już wykraftowały, tu się wykraftowały. Tu wykraftowały. No i cudownie, po prostu cudotwórstwo. I oczywiście zwiększona produkcja miodu już zauważalna. 2-3 miotki. Na spokojnie wszystko to pięknie działa. Sprawdzimy jeszcze, jak tutaj DNA. DNA nam pewnie przybywa. 1800, już mamy jedno wiadro, a miodu ubywa dosyć mało. Wszystko się analizują. Pszczoły, z tego co widzę, analizują się po 3, to również jest plus. Bufor jest mały, ale nie narzekam. Na tą chwilę Genepool też sobie daje radę. Powoli 99%. Pytanie tylko, czy w nocy nie będą zabierały nam za dużo energii i po prostu międzywymiarowy most nam nie padnie, ale to jeszcze wtedy wykraftuję sobie Ultimate Hybrid Solar Panele. No i to. Czyli cóż, sukces. Udało nam się skraftować automatyczny system pszczelarstwa pod produkcję miodu i DNA. Oczywiście można go rozbudować. To wszystko jak najbardziej w inwencji mojej czy waszej, jeżeli sobie będziecie chcieli na swojej mapie to stworzyć. Mam nadzieję, że pomogłem w tym momencie zaprezentować wam, w jaki sposób wykraftować autocrafting czy automatyzację systemu pszczelego. Owszem, ja to rozbuduję, bo mutacji będę potrzebował wiele, a nie będę czekał na
na breeding ze spokojem, procentowo tylko będziemy wykorzystywać serum, alele, edytować tych pszczół. No i myślę, że w niedługim czasie dojdziemy i będziemy w stanie wykonać zadanie 13. A tu jeszcze zmierzam do Industrial Centrifuge'a, żeby pokazać Wam, że odważyłem się stworzyć jeden helium cell. Rzeczywiście tworzył się 1650 sekund, ale mam helium cele, golda trochę i redstone'a z takiego tutaj 16-krotnego glowstone'a wychodzi. No i okej, w takim razie wszyscy wiemy, co nas teraz czeka. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że dużo Wam pokazałem, dużo wiedzy Wam przekazałem. No i teraz musicie się uzbroić w cierpliwość, ale trochę z tymi pszczołami poobcujemy. No ale mam nadzieję, że dzięki temu poznacie trochę istotę tych pszczół. Ja się przy tym też trochę nauczę w formie poradnika, w formie luźnej rozgrywki, w formie wykonywania zadań pod bestie. Dzięki jeszcze raz, że byliście. Komentujcie, subskrybujcie, polećcie swoim znajomym. Trzymajcie się. Do następnego usłyszenia. Cześć!